Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda Pieniądze Inwestycje. Dzisiaj przyjrzymy się jak zwykle dwóm spółkom i to co łączy te dwie spółki to jest to, że mają duży udział skarbu państwa. Czy to jest plus czy to jest minus? No w moim odczuciu... W tym momencie to jest dosyć istotny minus, i za chwilkę o tym dokładniej powiem. W każdym razie, pierwszą z tych spółek jest PKO. PKO, bank, który myślę, że wszyscy znają, jeden z największych banków Polski. Mówimy tutaj o PKO SA, a nie o PKO BP. PKO BP to jest ten największy taki polski bank. PKO SA też jest, też jest bankiem bardzo dużym. No i jeżeli chodzi o bank PKO, no to w akcjonariacie tutaj jest PZU. PZU oczywiście jest zależny od Skarbu Państwa, ale też jest na przykład Polski Fundusz Rozwoju, więc to jest spółka też zależna w dużej mierze od skarbu od skarbu państwa. No i jeżeli chodzi o bank PKO. A tak naprawdę o wszystkie banki, no to myślę, że wiele osób kojarzy to, co się stało w trzecim kwartale 2022 roku, czyli wakacje kredytowe. No tutaj zapowiedzi wakacji kredytowych oczywiście były wcześniej, tylko chodzi mi o to, że ten koszt wakacji kredytowych banki rozpoznają właśnie w trzecim kwartale. Także te trzecie kwartały w niemalże wszystkich bankach będą bardzo słabe. No i PKO też nie zostało tutaj pominięte. No bo jeżeli sobie zobaczymy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi przez takie ostatnie lata, no to możemy zobaczyć, że chociażby ten wynik z tytułu odsetek cały czas rósł, czyli ten najważniejszy wynik, bo banki mają wyniki odsetkowe, czyli odsetki od kredytów, i prowizyjne, czyli różnego rodzaju właśnie prowizje za bankomaty, karty, no bardziej za karty, za konta oszczędnościowe i tego typu, tego typu tutaj prowizje są właśnie w tym wyniku prowizyjnym. No i ten wynik odsetkowy oczywiście zawsze jest bardziej istotny. Ten wynik odsetkowy był na dobrym poziomie, cały czas tutaj się e, cały czas wzrastał. No a jeżeli chodzi o sam wynik net, to też było tutaj bardzo dobrze, aczkolwiek 2020 rok, to no, były odpisy. Myślę, że pamiętamy wszyscy, co tam się e, co tam się działo i tak naprawdę patrząc ogólnie na sytuację banków, wyższe stopy procentowe oczywiście im sprzyjają, no bo ludzie płacą wyższe odsetki od kredytów, a niższe stopy e, nie są zbyt dla banku pozytywne, no bo banki wtedy muszą Robić pewne, pewne odpisy, to się, to się też działo. W każdym razie to, co jest teraz myślę, że bardzo istotne, no to właśnie te wyniki za trzeci kwartał i strata, która nie jest wcale zaskoczeniem, no bo jeżeli chodzi właśnie o bank w PKO, pół miliarda, ponad pół miliarda straty, ale jeszcze raz powtórzę, to nie jest zaskoczenie, to jest w dużej mierze strata wynikająca tutaj z powodu właśnie tych wakacji kredytowych, czyli po prostu bank uważał, że w tym kwartale czy tam przez najbliższe kwartały uzyskają jakąś tam gotówkę właśnie z kredytów. No a ze względu na wakacje kredytowe wpisali jakby ten minus, cały ten minus w tym trzecim kwartale. Osobiście uważam, że to jest dosyć dobre. To znaczy, nie będzie się to ciągnęło jakimiś latami za nami. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której jest jakaś spółka i ona robi odpisy. W kolejnym kwartale znowu odpisy, i to jest taka niepewna sytuacja. Także ja wolę, żeby te odpisy były bardzo duże, ale jednorazowe, i żebyśmy mieli taką, można powiedzieć, czystą sytuację. No i tutaj od razu widzimy wynik z tytułu, wynik z tytułu odsetek, gdzie to było. 1,5 miliarda, ostatnio ponad 2 miliardy, w tym momencie 400 milionów, czyli te no, przychody same odsetkowe słabe, wynik z tytułu odsetek bardzo, bardzo słaby, oczywiście z tytułu wakacji, wakacji kredytowych. No i jeżeli chodzi o bank, możliwe, że tutaj będą jakieś akwizycje w przyszłości. Ja przypomnę, że był kiedyś taki bank Idea Bank i on został, te niektóre aktywa zostały przejęte właśnie przez bank PKO. No tutaj. To z jednej strony może być problemem, że jeżeli mówimy o tym, że tutaj bank jest w dużej mierze bankiem państwowym, no to też państwo może dbać o interes tak naprawdę swoich wyborców, tak? Więc, więc tutaj może być taki cichy nakaz właśnie przejmowania, mimo tego, że pod względem operacyjnym, pod względem finansowym to nie do końca się zgadza. Więc tutaj to może być takim pewnym, pewnym minusem, no ale zobaczymy, czy będą jakieś akwizycje, a jeśli tak, czy one właśnie będą pozytywne bardziej, czy negatywne? Czy to będą akwizycje jakichś aktywów, które są zdrowe pod względem tak czysto finansowym, czy jednak, jednak nie. No tutaj nie jestem tak do końca przekonany, jak to może być w najbliższej przyszłości. W każdym razie rozmawialiśmy o tych wakacjach kredytowych. I myślę, że nad tym też należy się chwilę skupić. Jak mówiłem, ten koszt został rozliczony w trzecim kwartale. No i jeżeli chodzi o te wakacje kredytowe, możemy zobaczyć, że tutaj Bloomberg zrobił takie zestawienie. Bank PKO 2,4 miliarda złotych to był ten koszt wakacji kredytowych przy partycypacji 85%, czyli 85% skorzysta z tych wakacji kredytowych. Ja przypomnę, że no nie wszyscy mogą z tego skorzystać. I patrząc na obecne. Na, na to co się dzieje w tym momencie, czyli na to kto rzeczywiście korzysta z tych wakacji kredytowych, to myślę, że ta partycypacja na poziomie 85% jest całkowicie bezpieczna, czyli mniej więcej tak tutaj może, może być. No, zauważmy, że biorąc pod uwagę wszystkie banki, no, tak naprawdę nie ma, że wszystkie są bardzo mocno zagrożone właśnie tymi wakacjami kredytowymi. No, tylko bank handlowy, który no, jego specyfika jest taka, że tutaj bardziej to są kredyty właśnie jakieś korporacyjne. Tutaj ten, te wakacje kredytowe nie są jakimś tam dużym problemem. Też takim bardzo dużym problemem nie ma w, chociażby w Boś Banku, gdzie no tutaj tego akurat y, Boś Banku nie ma, ale też y, patrząc na to z perspektywy właśnie tych banków, które nie są jakoś strasznie mocno zagrożone, no to właśnie te dwa banki tak najbardziej bym wymienił, ale jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o chociażby bank PKO, no to niestety, ale te odpisy trzeba było, trzeba było tutaj zrobić. Podtrzymują te o 85%, które były właśnie w tym programie partycypacji wakacji kredytowych. Mówią o tym, że nasze założenia jest lekko wyższe niż średnia rynkowa, ale widzimy chociażby z danych biku, czyli Biura Informacji Kredytowej, partycypacja przekracza 60%, więc te 85% jest takie no, bezpieczne, tak bym to określił. I rzeczywiście patrząc na to, jak to w tym momencie wygląda, raczej jest to bezpieczna, bezpieczna wartość. No, biorąc pod uwagę ten słaby wynik finansowy. I słaby wynik netto. Patrzymy też na to, jaka tu będzie dywidenda w przyszłym roku, bo bank PKO jest bankiem dywidendowym i PKO <coughs> oczekuje zysku w 2022 roku, w całym 2022 roku. Na dywidendę chcą przeznaczyć od 50 do 75% całego wyniku. I tutaj mówimy o tym, że jeżeli chodzi o szacunki odnośnie właśnie tego tych wyników finansowych No to pamiętajmy o tym że tutaj trzeba wziąć poprawkę na te wakacje kredytowe 2,4 miliarda złotych, więc to oczywiście obniży zdolność do wypłaty dywidendy No ale ona cały czas jest na wysokim na wysokim poziomie zresztą możemy sobie zobaczyć że biorąc pod uwagę dywidendy No to ostatnio ponad miliard złotych wypłacone ponad 4 zł 430 okolice ok. 5% jeżeli chodzi o stopę dywidendy No nie jest jak jakaś zabójcza ta stopa dywidendy, ale też trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę to co się obecnie dzieje no te 4.30, czyli taka sama mniej więcej dywidenda jak w tamtym roku, myślę, że jest nawet w miarę, w miarę powiedziałbym możliwa, biorąc też pod uwagę oczywiście te wakacje, wakacje kredytowe, może nawet to trochę trochę przebijemy. No bo patrząc na ten Trzeci kwartał 2022 roku. Zauważmy, że ten wynik netto był mniej więcej taki jak konsensus, tutaj, czyli te założenia analityków, mniej więcej to się, to się tutaj pokryło, także zaskoczeń żadnych nie było. Co ciekawe, PKO nie spodziewał się też tak dobrej sprzedaży detalicznych obligacji skarbowych. No widać, że, że tutaj inflacja dociska wiele osób, więc tutaj też te detaliczne obligacje skarbowe cały czas, cały czas dobrze się sprzedają i PKO S.A. tutaj też ma udział w tym rynku. Do tej pory tutaj był monopol PKO BP, a tymczasem PKO S.A. też no, może na tym zarobić. Myślę, że tak to można, tak to można określić. No, i to też jest taka informacja, myślę, że interesująca. Klienci zrealizowali ponad 6000 transakcji na około 25%, a około 25% sprzedaży to nowe środki, które wpłynęły do, wpłynęły do PKO. Więc tutaj to też można powiedzieć, że taki pewien, pewien sukces, jeżeli chodzi o bank. Biorąc pod uwagę koszty ryzyka, no bo pamiętajmy o tym, skoro rosną odsetki od kredytów, to znaczy coraz większe odsetki będą płacili kredytobiorcy, no to też to ryzyko jest większe, te koszty ryzyka też tutaj są większe, ale jak pokazuje bank liczą, że te koszty nie przekroczy 50-60 punktów, punktów bazowych, więc no to też można powiedzieć, że nie jest jakaś zła informacja. Tutaj można było się obawiać tego właśnie, że te koszty ryzyka będą mocno rosły w bankach, ale na ten moment tego po prostu nie widać. W trzecim kwartale standardowe koszty ryzyka 51 punktów bazowych, narastająco po trzech kwartałach 44 punkty bazowe, a w strategii na 24 to jest między 50 a 60 punktów. Bazowych. Czyli nie jest to jakiś duży wzrost, to też w moim odczuciu jest dosyć, dosyć dobra informacja, jeżeli chodzi o PKO, PKO SA. No i biorąc pod uwagę wyniki finansowe, oczywiście strata na poziomie netto ze względu na, na te wakacje, wakacje kredytowe. No, Patrzymy tutaj też na to, że wolumeny kredytów, jeżeli chodzi o korporacje, mocno się zwiększają i też przedsiębiorstwa ogólnie. Nowe rachunki też są na plus, ale widzimy tutaj, że jednak jeżeli chodzi o te korporacje, bankowość przedsiębiorstw, tutaj widzimy dosyć duże, duże plusy. To w moim odczuciu jest jest też informacja dosyć mocno, dosyć mocno na, na plus, biorąc pod uwagę same same wyniki banków, o których wcześniej mówiliśmy, zauważmy, że ten wpływ odsetkowy bardzo dobry, no i gdyby nie te wakacje kredytowe minus 2,4 miliarda, no to ten wynik netto byłby naprawdę imponujący, jeżeli chodzi właśnie o właśnie o, spółk, o PKO. Zauważmy, że tutaj nic jakoś tak bardzo mocno nie nabiło tego, tego wyniku. Oczywiście mówię tutaj na minus, no nie licząc tych wakacji kredytowych. Raczej wszystko inne tak lekko nawet pozytywnie zaskoczyło, więc to jest to jest plus, no oczywiście ta dynamika zysku netto jest ujemna, no ale patrząc na Wynik odsetkowy netto, gdybyśmy właśnie wyłączyli ten negatywny wpływ wakacji kredytowych, to naprawdę on wygląda tutaj imponująco. To jest ten właśnie tutaj na, na niebiesko to wygląda, więc, więc to jest naprawdę imponujące. Ta marża odsetkowa też jest bardzo duża. Zauważmy, że gdyby nie wakacje kredytowe, ona byłaby na poziomie 4%, i to jest wyjątkowo wysoka marża. To znaczy, ja się spodziewam raczej, że ta marża odsetkowa. No, może się utrzymać albo spaść lekko, ale nawet gdyby ona lekko spadła, to i tak byłaby to bardzo wysoka marża odsetkowa. Zauważmy, 9 miesięcy 2021 roku to było 2,3, więc teraz gdybyśmy mieli nawet poziomy okolicy 3,5, to i tak to by była wysoka, wysoka marża odsetkowa. Także tutaj z tej perspektywy marży odsetkowej absolutnie się, absolutnie się tutaj, tutaj nie, nie boję. No, i tutaj, biorąc pod uwagę inne wyniki, też, też wygląda to dobrze. I biorąc pod uwagę dywidendę, to o czym mówiłem, pamiętajmy o tym, że bank to nie jest przedsiębiorstwo, które może sobie wypłacić dywidendę, jaką chce. Musi też spełniać odpowiednie współczynniki kapitałowe, i na ten moment, jeżeli chodzi o bank PKO, oni spełniają te współczynniki kapitałowe. Nawet kryterium do wypłaty 75% dy, dy, zysku na dywidendę w tych współczynnikach kapitałowych jest spełnione. Czyli na ten moment, spokojnie możemy wypłacić nawet 75% zysku na, na dywidendę, więc to jest na ten moment informacja bardzo pozytywna. I zauważmy, że ten współczynnik kapitałowy jest mocno wyższy od tego kryterium do wypłaty 75%, więc tutaj biorąc pod uwagę przyszłą dywidendę, ja raczej się nie obawiam, jeżeli chodzi o sam bank PKO. Jak mówię, oni mają w tej w swojej polityce zapisane od 50 do 75%. Myślę, że to tak. Że to tak będzie. No, jedyny taki minus, i to dosyć istotny minus jeżeli chodzi o ogólnie sytuację bankową, a może bardziej znak zapytania, to jest dalej sytuacja z frankowiczami, która wciąż nie jest jasno rozwiązana, ale tutaj też trzeba przyznać, że jeżeli chodzi cho już stricte o bank PKO, to, to to nie jest jakiś strasznie duży udział tych właśnie kredytów frankowych. Są banki, które są dużo, dużo bardziej zagrożone, jak na przykład, nie wiem, Millennium, M-Bank, PKO, BP, to są banki, które mają duży udział procentowy, bo ja tutaj patrzę na bardziej udział procentowy, we wszystkich kredytach, jeżeli chodzi właśnie o kredyty we franku, no bo biorąc pod uwagę, tak nominalnie oczywiście PKO BP ma najwięcej, ale ze względu na to, że to jest po prostu bardzo duży bank, więc bardziej patrzymy na to procentowo. I tutaj procentowo też nawet pod względem PKO SA nie jest jakoś źle, jeżeli chodzi o franki, aczkolwiek no trzeba tutaj przyznać, że to jest jednak coś, co wciąż może ciążyć bankom. Portfel kredytów frankowych oraz rezerwy na te kredyty, zauważmy, że te rezerwy. To jest 37%. No to oznacza, że ponad 60%... Jest jednak jeszcze wciąż taka niepewna. Aczkolwiek, jak mówię, biorąc pod uwagę bank PKO, to nie jest duży udział w, w, w kredytach ogółem, więc tutaj nie ma aż tak złej sytuacji. Aczkolwiek, no, jeżeli analizujemy taki bank, każdy bank, no to musimy patrzeć na to też, że to też jest dosyć, dosyć niebezpieczna sytuacja. Ogólnie, jeżeli chodzi o rynek. No tutaj znowu można powiedzieć, że są banki, które nie są jakoś strasznie mocno zagrożone. Myślę, że PKO też do nich się zalicza, bo jak mówię, ten udział nie jest duży. No tutaj też myślę, że można wyróżnić chociażby, nie wiem, bank handlowy, no też Bośbank, w którym udział wszystkich kredytów, właśnie do kredytów frankowych, też nie jest, nie jest duży. No patrząc na spółkę, w moim odczuciu. Nie jest tutaj źle, też banki ostatnio sobie w miarę dobrze radziły, ale ja widzę jeden dosyć istotny problem i to jest problem, o którym mówiłem na początku, czyli to, że spółka jest niestety, ale spółką w dużej mierze zależną od Skarbu Państwa. I mówię niestety ze względu jednak na to, że w tym momencie no, zbliżamy się do wyborów, więc zawsze jest tak, że partie, które aktualnie rządzą próbują jakoś tam wykorzystywać spółkę do tego właśnie, żeby, żeby tych kilka procent sobie zyskać w wyborach. No i to jest pewien problem, że tutaj może być wszystko ok, nagle wyjdzie na przykład premier i Powie coś na jakimś wiecu, i ta spółka, czy ten cały sektor leci o 3-4%. Niestety, ale to jest ryzyko, które zwłaszcza w roku wyborczym może się uwypuklić i jeżeli ktoś inwestuje właśnie w tego typu spółkę, no to musi mieć właśnie też to na uwadze i nie może mieć tak naprawdę do nikogo pretensji, jeśli taka sytuacja się stanie. No bo biorąc pod uwagę spółki, które są mocno zależne od państwa, to jest też jedno z dodatkowych, można powiedzieć, ryzyk, zwłaszcza w roku wyborczym, przypomnę, 23 rok. To będzie rok wyborczy, czyli już, już, całkiem, już całkiem niedługo, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. I można powiedzieć, druga spółka, o której chcę dzisiaj powiedzieć, ma ten sam problem. Drugą spółką jest PKN Orlen, i myślę, że to jest spółka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Oczywiście Orlen jest głównie znany z tego, że ma swoje stacje benzynowe i każdy Taki przeciętny obywatel myśli, że głównym źródłem dochodów, właśnie źródłem zysków, przychodów ogólnie w przypadku Orlenu są stacje benzynowe. No to nie jest do końca prawda. Stacje benzynowe to jest naprawdę mała część ich biznesu. To jest głównie petrochemia. Mówimy o, o tym, że, że Orlen ma rafinerię. Także przerób ropy to jest zdecydowanie ich największy, największy biznes. Też energetyka to jest ich coraz większy biznes. No a po fuzji z Nigiem też dochodzą tutaj inne segmenty. Więc biorąc pod uwagę same stacje, Benzynowe to jest naprawdę bardzo, bardzo mała część biznesu. I kiedy słyszymy właśnie w telewizji, że tutaj prezesi Orlenu mówią o tym, że oni tak naprawdę na stacjach benzynowych to nie zarabiają, że to paliwo jest drogie, ale oni na stacjach nie zarabiają, no to to jest prawda, ale dlatego, że, że właśnie głównym biznesem tutaj nie są stacje, tylko to jest to jest petrochemia, to jest rafineria. Na to my tutaj zwracamy uwagę w przypadku spółki PKN Orlen. No i patrząc na Oren, no, spółka w tym momencie można powiedzieć, że bardzo, bardzo tania, no ale też podejrzewam, że wyborcy boją się, znaczy wyborcy akcjonariusze trochę albo potencjalni akcjonariusze boją się jednak tego. Że, że jest ten rok wyborczy. No, w dużej mierze umówmy się. Wciąż się boją tego, że za naszą wschodnią granicą jest wojna, więc to też może, może być takim czynnikiem negatywnym dla całej polskiej giełdy, a biorąc pod uwagę, że Orlen jest no obecnie po tej fuzji największą polską spółką, no to on mocno na tym, na tym cierpi, więc ta taka bardzo niska wycena Orlenu wcale mnie jakoś strasznie mocno nie dziwi. No, chociaż biorąc pod uwagę taki, taką perspektywę 5 6 myślę, że w tym momencie. Oczywiście to jest tylko moje zdanie w tym momencie Orlen jest spółką dosyć, dosyć tanią, aczkolwiek, no czy nie będzie sytuacji, w której tutaj będzie jeszcze taniej ze względu po prostu właśnie na to między innymi, że jest rok wyborczy. O no, tego, tego nie wiemy. Też pamiętajmy o tym, że jeżeli na przykład będzie jakaś mocna recesja, no to polecą ceny ropy. Jeżeli polecą ceny ropy, też Orlen może tutaj może tutaj dostać, więc na to też myślę, że warto zwracać uwagę patrząc ogólnie na Orlen. No bo patrząc na stricte finanse, na marże jest tutaj świetnie. Monelowa marża rafineryjna cały czas na bardzo wysokim poziomie. Zauważmy, że kwartalnie drugi kwartał bardzo dobry, trzeci już słabszy, ale czwarty no, rozpoczął się od bardzo wysokiej marży. Tutaj też trochę pomaga dyferencjał. Dyferencjał, czyli różnica między tą ropą rosyjską, ropą Ural, a ropą Brent. Jeżeli im większy jest ten dyferencjał, czyli im większa ta różnica między ropą Ural a ropą Brent, tym bardziej korzystnie wpływa to na raportowane wyniki spółki, no bo oni ten dyferencjał, można powiedzieć, doliczają. Do swoich wyników, więc to też jakby wpływa na, wpływa na wyniki Orlenu. O tym też należy pamiętać. Ten dyferencjał zauważmy, że w marcu, w kwietniu był na poziomie kilkunastu dolarów za baryłkę. No, też oczywiście wpływ ma cena złotówki w stosunku do dolara, no bo kupujemy ropę za dolary. Więc jeżeli złotówka jest po 5 złotych, a jeszcze 2-3 miesiące, no nawet chyba miesiąc temu była po 5 złotych, no to to nie do końca jest korzystna sytuacja w tym momencie. To są okolice 4,50-4,60, czyli już aż tak źle nie jest. My nie musimy aż tak dużo płacić za tę ropę, biorąc pod uwagę właśnie waluty, więc to jest, można powiedzieć, taka no, w miarę pozytywna sytuacja, ale pytanie, czy, czy przełoży się to na niższe ceny przy dystrybutorach? No tutaj ekspert zarządu Orlenu mówi już, że paliwa będą droższe, więc, no, raczej nie mamy co, co tutaj myśleć o jakimś tanim paliwie. I też pamiętajmy o tym, że jest ta cały czas tarcza antykryzysowa, tarcza antyinflacyjna, która, która też no, trochę obniża te podatki, jeżeli chodzi właśnie o paliwa. Pytanie, czy w 2023 roku nadal będzie, wciąż nie mamy jasnej, jasnej zapowiedzi, czy będzie i też w jakim kształcie będzie właśnie ta tarcza. No, a biorąc pod uwagę ten... Paliwa, no to mówią tutaj, że możliwości przesyłu ropy naftowej w Europie są już zbyt małe i na ten moment tutaj ten kierunek Ara, Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam, jeżeli chodzi o diesel, to to mogą dostarczyć właśnie z tego kierunku, no ale mogą też tutaj, jeżeli chodzi o inne jakieś kierunki, na przykład Stany Zjednoczone, no to to są zjawiska inc incydentalne, tak, no bo mówimy o tym, że dywersyfikujemy się od tego kierunku wschodniego, tego kierunku, od tego kierunku rosyjskiego. Popyt cały czas jest wysoki, więc tutaj mają taką, można powiedzieć, podkładkę do tego, żeby cały czas pokazywać, że, że trzeba podwyższać tę cenę paliwa. No, i jeżeli ta cena paliwa będzie, będzie rosła, no to oczywiście może to się przełożyć pozytywnie na wyniki spółki PKN Orlen, patrząc też na te marże, które w tym momencie osiągają. Ja tutaj nie sądzę, żeby biorąc pod uwagę te ostatnie wyniki, które są świetne, żeby było jakieś załamanie w najbliższym czasie. Tej Orlen ostatnio przesunął trochę raport finansowy. Ja wciąż uważam, że on będzie. Będzie dobry, jeżeli chodzi o. Spółkę PKN PKN Orlen. No tutaj, biorąc pod uwagę to, co się ostatnio działo, oczywiście przejęcie Peginigu to jest, myślę, że w tym momencie najważniejsze. I tutaj mamy informację, że Orlen rozpocznie przejęcie Peginigu od wydobycia, te zdolności wydobywcze w kraju i też w Norwegii to ma potrwać nawet rok, czyli nawet do końca 2023 roku będzie ta konsolidacja. No to jest bardzo duża fuzja, więc, więc biorąc pod uwagę też czas, który jest potrzebny na to, żeby żeby wszystko tutaj zgrać, jest też bardzo. Jest też taki dosyć, dosyć długi, tego nie ma się, nie ma się temu co, co dziwić, ale też ciekawa informacja dosyć. Bo mówimy o tym, że właśnie w tym momencie będą w tym momencie będą tutaj, będą tutaj łączyli te nowe aktywa właśnie Peginiku z Orlenem. No, i tutaj mówimy o tym, że przed spółką będzie też teraz integracja koncesji Lotosu, gdzie norweska spółka tej grupy Lotos Nocz ma na szelfie norweskim 34 koncesje. Proces ten ma zająć 6 miesięcy. Co z aktywami pgn w Pakistanie Lotosu na Litwie? Spółka jest na etapie opracowania pomysłu na ich integrację. To jest dosyć dziwne zdanie, bo wydaje mi się, że jeżeli przygotowujemy tak ogromną fuzję i mamy na to tyle czasu, i tak naprawdę tam były jeszcze cyrki z Komisją Europejską, która nie chciała się na początku zgodzić na fuzję już Orlenu z Lotosem, ale, będziemy, ale już wtedy wiedzieliśmy, że Orlen wiedział o tym, że będzie też przejmował Peginik. No to w moim odczuciu oni już to powinni mieć dawno przygotowane, a tutaj mówimy o tym, że spółka jest na etapie opracowania pomysłu na, ich, na integrację niektórych aktywów, więc tak dosyć, dosyć dziwnie, jak dla mnie to, to brzmi. W każdym razie, jeżeli chodzi o to przejęcie Peginiku, tam też dużo mitów było, zwłaszcza na polskim Internecie, ze względu na to, że mówiono, że skarb państwa tam traci, traci Udziały właśnie w, w swoich spółkach, i Orlen teraz, nowy Orlen, będzie zależny od jakiegoś kapitału zagranicznego, co jest absolutną bzdurą. Po prostu to jest nieprawda. To znaczy, jeżeli chodzi o Orlen, w tym momencie zauważmy, że w Orlenie 49,9% ma skarb państwa. I ktoś może powiedzieć, że no zaraz, skoro mamy 49,9%, to mamy mniejszość. Więc jeżeli wszystko wykupiłby za kapitał zagraniczny, niech będzie, że Rosja, bo to jest ten najczęstszy kierunek, który jest podawany. Rosja wykupuje te 50,1%, no to może wszystko tak naprawdę w orlenie zrobić. No, nie jest to do końca prawda. bo jeżeli ja na przykład przejmuję jakąś firmę i mam tam 51%, no to znaczy, że ja mogę tam wszystko zrobić. Jeżeli mam 49, no to już nie. Ale jeżeli sobie stworzę drugą firmę i ja będę miał w tej drugiej firmie 100%, i w tej pierwszej firmie przejmie 49%, a ta moja firma przejmie 2 dodatkowe procent. No to tak jak naprawdę ja zarządzam tą firmą. Pomimo że nie mam tak naprawdę większości, to jednak razem z tą moją firmą, która jest w 100% ode mnie, ode mnie zależna, mam. No i tak jest właśnie w przypadku spółki Orlen. Skarb państwa tu ma niecałe 50%, ale na przykład prawie 2% ma jeszcze Perny, który jest w 100% zależną spółką od skarbu państwa. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę. I ktoś się może spytać zaraz, dlaczego skarb państwa po prostu nie będzie miał tak normalnie powyżej 50%? No to tu już, już jest taka, można powiedzieć, kreatywna księgowość, bo w przypadku wezwania wezwaniu na akcje spółki publicznej jest, kiedyś to były dwa progi, a teraz jest jeden próg 50%, i teraz jeżeli Orlen, jeżeli Skarb Państwa miałby w Orlenie, przejąłby, bo wcześniej miał tam około 20%, później po przejęciu energii około 30%, teraz będzie miał niecałe 50%. Gdyby przejął Peginik i miał udział w Orlenie 50% albo, albo więcej, no to według tego obecnego, obecnego prawa trzeba wtedy zrobić wezwanie na, na, pozostałe, na pozostałe akcje. Czyli tutaj, gdybyśmy właśnie byli większościowym akcjonariuszem, no to wtedy trzeba by było po prostu zrobić ogłosić. Wezwanie na akcje, pozostałe wszystkie akcje, no i Orlen musiałby zabezpieczyć kapitał, to by też się wiązało z pewnymi formalnościami, więc zamiast tego, zamiast mieć 50% i zrobić to wezwanie na akcję, oni mają 49,9%, a ze swoich spółek zależnych mają, mają resztę. Także wciąż, jeżeli chodzi o PKN Orlen, tutaj Skarb Państwa, no może nie tak oficjalnie, ale nieoficjalnie, ma ponad 50% w przypadku PKN, w przypadku spółki, właśnie PKN Orlen. No i jeżeli chodzi o ten połączony Orlen z Peginigiem, tutaj jest, mówię, jest taka narracja, że, że to jest bardzo potężna spółka, że to jest tam wielki moloch, gigant na skalę tam całego wszechświata. No nie jest to też do końca prawdą, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę polskie warunki, to jest potężna spółka o kapitalizacji okolic 70 miliardów, ale jeżeli zobaczymy na inne spółki z tego samego segmentu, czyli takie multienergetyczne e, światowe. No, to Orlen z Peginigiem jest takim średniakiem europejskim, no światowym średniakiem, tak to można określić. Oni się porównują do OMV i do RESPOL, i rzeczywiście są w tym momencie tak pomiędzy OMV a RESPOL, no ale do na przykład BP, do Shell'a, do, do Rosneftu, no i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jeszcze daleka droga. Więc na to też myślę, że warto zwrócić uwagę. No, z ciekawostek, oczywiście, Orlen cały czas się rozwija w stronę tej zielonej transformacji, chociażby informacja o tym, że że uruchomią 434 stacje ładowania w Niemczech do 26 roku. W Polsce do końca 30 roku chcą mieć ich 1000, czyli tutaj mówimy o tym, że Rozwijają się też w tym kierunku, ale bardziej podaję to jako, jako ciekawostkę. No w każdym razie e, obecnie jakie są zagrożenia w przypadku spółki Pek on Orlen. No w moim odczuciu, oczywiście zagrożeniem jest to, że kiedy jeżeli byłaby rzeczywiście taka światowa recesja, ceny ropy pójdą w dół, a co za tym idzie cena Orlenu też może iść w dół. Drugim potężnym zagrożeniem jest to, że jest w tym momencie rok wyborczy, więc można powiedzieć, że będzie tutaj taka, taka pokusa, żeby no w jakimś stopniu wykorzystać. Te środki Orlenu, właśnie w kontekście wyborów, więc to są takie no, dwa potężne zagrożenia, no, bardziej krótkoterminowe. Krótkoterminowe, mówię, że w perspektywie najbliższych 6-9 miesięcy, w perspektywie 3, 4, 5 lat, no, w moim odczuciu jednak Orlen jest w miarę, w miarę tanią i w miarę atrakcyjną spółką, ale właśnie czy w najbliższym czasie jeszcze nie będziemy niżej, no o tym nie jestem przekonany i właśnie obawiałbym się najbardziej tego, że, że no, pojawi się po prostu jedno przemówienie. Po którym Orlen może pójść minus 4, 5%. Takie sytuacje już niestety, niestety były, i możliwe, że no wraz z, z tym takim wzrostem, wraz z zbliżającymi się wyborami, a co za tym idzie, w, w tym, wraz z tym, że cały czas będziemy coraz mocniej wchodzili w tę kampanię wyborczą, takie sytuacje mogą się zdarzyć coraz częstsze. I nie zdziwię się jeszcze, jeżeli właśnie takie sytuacje będą miały, miały miejsce. Więc krótkoterminowo, może być tutaj naprawdę bardzo, bardzo różnie z tą taką tendencją, jednak troszeczkę negatywną, ale w dłuższym terminie, w moim odczuciu, jest to na pewno spółka wciąż bardzo interesująca. I to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Ja bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Standardowo życzę samych zysków. Cześć, trzymaj się.